Witam Państwa bardzo serdecznie w czwartej debacie samorządowej, tym razem debacie gminnej poświęconej gospodarce, promocji i turystyce. Na początek, jak zawsze, chciałbym przedstawić wszystkie komitety wyborcze, które odpowiedziały na nasze zaproszenie. Oczywiście przedstawiam je w kolejności alfabetycznej. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska, pan Piotr Krajewski oraz pan Filip Szymczak. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, pan Szymon Nowak oraz pan Stanisław Ceglarek. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, pan Antoni Janik. Serdecznie witam. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, pan Adam Cukier. Dzień dobry. Komitet Wyborczy Wyborców Będzie Dobrze, pan Mariusz Przybyła oraz pan Marcin Klessa. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Komitet Wyborczy Wyborców, Wosztyński Blok Wyborczy, pan Andrzej Rogoziński oraz pan Krzysztof Lisiewicz. Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, na samym początku jestem Państwu winien drobne wyjaśnienia. Otóż już przeprosiłem Komitet Wyborczy Będzie Dobrze na pierwszą naszą debatę, która odbyła się, Państwo pamiętają, 3 tygodnie temu, w wyniku tego, że Komitet Wyborczy Będzie Dobrze rzutem na taśmę się zarejestrował. Niestety moja wina, przyznaję się, pominąłem ich w zaproszeniach na tę pierwszą gminną debatę. Myślę, że dzisiaj wszystko nadrobimy z nawiązką. Dziękuję. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o organizację dzisiejszej debaty, będzie malutka poprawka. Państwo pozwolą, że przypomnę także naszym rozmówcom. Debata złożona jest z pięciu części. Pierwsza część będzie to przedstawienie komitetów, dwuminutowe. Potem będzie pytanie, na które nasi rozmówcy odpowiedzą przez 3 minuty. Pytanie oczywiście nadesłane przez Państwa. Potem będą 2 działy, wolne głosy i wnioski. I tutaj komitety wyborcze będą mogły się wypowiedzieć przez 4 minuty i na samym końcu, jako część piąta, będzie to 1-minutowe podsumowanie. To co, drodzy Państwo, proponuję zacząć? Przedstawienie komitetów jako pierwszy w porządku alfabetycznym, Platforma Obywatelska. Platforma Obywatelska w Wolsztynie przystępuje po raz drugi samodzielnie do wyborów samorządowych. 4 lata temu wystawiała kandydatów do samorządu miasta i gminy Wolsztyn oraz do powiatu wolsztyńskiego. Dzisiaj nasi kandydaci będą na listach do samorządów gminy Przemęt, gminy Siedlec, miasta i gminy Wolsztyn oraz powiatu wolsztyńskiego. Przystępujemy do wyborów z myślą, że będziemy działać z dala od wielkiej polityki, w myśl zasady, że tylko zgoda buduje, bo razem, wspólnie chcemy działać na rzecz dobra wspólnoty samorządowej. W swojej działalności chcemy i będziemy stawiać przede wszystkim na kompromis. Na kompromis zgody. Nie będziemy pytać w budowaniu tego kompromisu, co możemy stracić, tylko będziemy pozytywnie udzielać odpowiedzi na pytanie, co możemy zyskać w działaniu i w imieniu naszych wyborców. 20 lat temu startowałem w wyborach, pierwszych wyborach samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Wtedy startowaliśmy w pełni nadziei, że będzie można bardzo wiele zmienić. Dzisiaj z perspektywy lat uważam, że ta historia się powtarza i jako działacz Platformy wraz z swoimi przyjaciółmi, wraz z osobami, które podzielają podobne poglądy i startują na listach naszego ugrupowania, chcemy też budować w społeczeństwu nadzieję na zmianę. Nie uważamy, że 20 milionów... Proszę skończyć myśl, panie Piotrze. Nie uważamy, że 20 minionych lat to okres stracony, ale uważamy, że zrobiono wiele, ale można było zrobić o wiele lepiej. Dziękuję bardzo. Jeszcze będzie czas na pewno dopowiedzieć coś w tej materii. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. Stanisław Ceglarek, zamieszkały we Wroniawach, radny obecnej kadencji z listy PSL, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego. Reprezentujemy Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. Pod taką, przepraszam,
Pod taką nazwą sympatycy i członkowie Ruchu Ludowego kandydują do Rady Miejskiej, Rad Gmin oraz Rady Powiatu, także do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Wystawiamy również kandydatów na wójtów w gminie Przemęt, to jest koleżanka Dorota Gorzelniak oraz gmina Siedlec, kolega Andrzej Kaźmierczak. Na naszych listach do Rady Gmin, Powiatu oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego mamy przedstawicieli różnych grup zawodowych, społecznych, z bardzo dużym lub mniejszym doświadczeniem w pracy samorządowej, którzy podejmują się kandydowania z odpowiedzialnością, myślę, że dużą odpowiedzialnością i pracą na rzecz reprezentowanych przez siebie środowisk. Jak wszyscy wiemy, Polskie Stronnictwo Ludowe to nie związek zawodowy, lecz konkretna partia polityczna, która odpowiedzialnie funkcjonuje w naszej ojczyźnie, w Polsce i dba o dobro mieszkańców naszych miast i wsi. Dziękuję uprzejmie. Przepraszam, bo było jeszcze 20 sekund. Czy pan Szymon chciał coś dopowiedzieć? Dobrze. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, pan Antoni Janik, proszę bardzo. Serdecznie witam państwa. Nazywam się Antoni Janik, aktualnie radny miejski bieżącej kadencji. Prawo i Sprawiedliwość to partia, która dąży do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i społeczeństwa solidarnego. W działaniach innych sił politycznych poprzez manipulację medialną i agresję Prawo i Sprawiedliwość spychana jest do roli opozycji. W wyborach samorządowych to zjawisko jeszcze bardziej jest uwidocznione, bo dochodzą lokalne komitety wyborcze i te głosy rozpraszają się między te liczniejsze przedstawicielstwa. Podkreślić jednak należy, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze było i jest opozycją konstruktywną. To znaczy, że zawsze było gotowe i jest gotowe do współpracy ze wszystkimi, dla których ważne jest dobro wspólne mieszkańców. Natomiast zdecydowanie sprzeciwiamy się wszystkiemu, co jest niegodziwe, niezgodne z prawem i z interesem mieszkańców. Na przykład pamiętamy wszyscy, jak po wyborach w 2005 roku Jarosław Kaczyński próbował budować koalicję rządową z Platformą. Pół roku wysiłku i do takiej koalicji nie doszło. Dziś wiemy dlaczego. Wiemy, jak ogromne są straty z tego powodu i kto jest za to odpowiedzialny. To od wszystkich wyborców zależy, komu przekażemy władzę, jaka będzie w wyniku tego przyszłość nasza, naszych rodzin i całego narodu. Dziękuję uprzejmie. Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan Adam Cukier. Przewodniczący Rady Powiatowej SLD. No troszeczkę mamy tutaj skromniejsze zamiary, dlatego gdyż jeżeli chodzi o gminę Wolsztyn, wystawiliśmy 26 kandydatów do Rady Wolsztyna. Mamy 14 kandydatów do Rady Gminy w Sielcu, gdzie pełnię na dzień dzisiejszy stanowisko wójta. I króciutko o tym programie. SLD ma taki hasłowy program Człowiek, Dom, Praca. Myślę, że akurat w tym zagadnieniu dużo spraw, które dzisiaj będziemy poruszyć, się mieści. Jeżeli chodzi o to, co chcemy w przyszłości, to wiadomo, jak każda tutaj partia, jak również inna formacja taka samorządowa, chcemy rządzić, ewentualnie współrządzić, ale od razu zapowiadam, że obojętnie kto będzie rządził, chcemy być bardzo konstruktywną opozycją i od razu tutaj zawsze mówimy, że kto dobrze rządzi, ten zawsze będzie miał poparcie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I dzisiaj tutaj powtarzam, bo drugi raz biorę udział w tej audycji, że popieramy
na stanowisko burmistrza pana Andrzeja Ogrodzińskiego, którego uważamy za dobrego gospodarza. Popieramy również kandydatów z Komitetu Wyborczego Porozumienie dla Gminy i Powiatu, dlatego że mamy tam w tym komitecie bardzo wielu członków SLD. A tak jeszcze chciałem powiedzieć, że na pewno wszystkie komitety przebijamy tym, że jeżeli chodzi o Radę Miasta Wolsztyna, to kandyduje 57,7% kobiet. Mam nadzieję, że kobiety też zmienią oblicze tych przyszłych rad, bo jak tutaj niektórzy poruszali, że no, politycznie są pewne takie niesnaski, to myślę, gdy będzie w Radzie Wolsztyna dużo kobiet, to i pan burmistrz co lepiej poradzi i wszyscy będziemy razem zdecydowanie rządzić. Jeżeli chodzi o sprawy, proszę skończyć myśl, panie Damianie. Jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, to już w tym wystąpieniu takim indywidualnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, Komitet Wyborczy Wyborców będzie dobrze. Komitet Wyborczy Wyborców będzie dobrze. To idea nowa i powstała w młodych umysłach. Członkowie naszego komitetu są osobami, które na stałe związane są z Wolsztynem, czyli tutaj się wychowały, tutaj zdobywały wzorce osobowościowe, tutaj chodziły do szkoły. Oczywiście uczelnie wyższe to już są poza naszym miastem, ale część z nas ani nigdy nie wyjechała, a pozostali wrócili tutaj, by, jak się okazuje, mieć nadzieję na to, żeby tworzyć nową jakość i nowe zrozumienie sprawowania władzy, które jest odpowiedzialnością. Tutaj teraz zakładamy rodziny i nie dbamy tylko o siebie, ale także o własne dzieci, a także rodziców, którzy razem z nami tutaj mieszkają. Ja osobiście nazywam się Mariusz Przybyła, urodziłem się w Rostarzewie i w Olsztynie mieszkam od 4 roku życia. Tu chodziłem do podstawówki, do liceum Kiri-Skłodowskiej. W Poznaniu zostałem między innymi animatorem kultury, a także studiowałem etnografię i etnologię. Tu w Olsztynie pracuję od kilkunastu lat w muzeum i mam nadzieję, że mogę coś w sprawie kultury dużo zrobić i wiele wnieść. Przekażę głos koledze. Marcin Kresa, jestem nauczycielem informatyki w liceum ogólnokształcącym. Zajmuję się też sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jestem też czynnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, prowadzę drużynę harcerską. Przede wszystkim chciałbym działać, jeżeli to będzie możliwe i Państwo tak zdecydują, w komisjach związanych z oświatą i z kulturą oraz związanych z bezpieczeństwem i tam po prostu chciałbym działać. I dodam może, że może my nie mamy doświadczenia, ale mamy dużo chęci i dużo zapału, żeby działać i myślę, że będzie dobrze. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Komitet Wyborczy Wyborców, Wolsztyński Blok Wyborczy, proszę. Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Lisiewicz. Mam zaszczyt reprezentować stowarzyszenie pod nazwą Wolsztyński Blok Wyborczy. W chwili obecnej pełnię również zaszczytną funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynie. Jak również odpowiadam za kampanię wyborczą Wolsztyńskiego Bloku Wyborczego. Wolsztyński Blok Wyborczy jako stowarzyszenie został zarejestrowany w 1988 roku. W naszym stowarzyszeniu mamy młodych, ambitnych ludzi, mamy ludzi doświadczonych w różnych zawodach. Generalną zasadą, jaką nam przyświeca, to jest działanie na rzecz społeczności lokalnej, celem rozwoju naszej małej ojczyzny, jaką jest powiat wolsztyński. W tym roku wystawiamy swoich kandydatów do Rady Miejskiej w Olsztynie, do Rady Gminy Siedlec, Rady Gminy Przemyc. Wystawiamy również swoich kandydatów do Rady Powiatu. Naszym kandydatem jest obecny tutaj obok mnie członek Stowarzyszenia Wolsztyński Blok Wyborczy, pan Andrzej Rogoziński. Wolsztyński Blok uważa, że gmina Wolsztyn wykorzystał 20-lecie funkcjonowania samorządu terytorialnego. Na początku, chwilą tworzenia, wystartowaliśmy w wyborach pod hasłem Wspólnie będzie więcej. Zaprosiliśmy do współpracy wszystkie organizacje, jak również partie polityczne, ponieważ tak jak
powiedziałem następnie, przyświecał nam przede wszystkim rozwój naszej małej ojczyzny. W tym roku przedstawimy nasze priorytety programowe pod hasłem Pełną parą w przyszłość. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Drodzy Państwo, pierwszą część mamy już za sobą. Bardzo składnie i merytorycznie to przeszło. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że pierwsze emocje już opadły i ta dyskusja będzie naprawdę na temat i powtarzam, merytoryczna. Jako druga część przewidziane jest, drodzy Państwo, pytanie od naszych telewidzów. Wśród kilkudziesięciu, które nasi telewidzowie przesłali, ja jako gospodarz programu wybrałem jedno. Proszę posłuchać. Co należałoby zrobić, aby podnieść atrakcyjność turystyczną gminy Wolsztyn? Powtórzę, co należałoby zrobić, aby podnieść atrakcyjność turystyczną gminy Wolsztyn? Jako pierwszy komitet bardzo proszę Polskie Stronnictwo Ludowe. Jeśli chodzi o Wolsztyn, jest to naprawdę bardzo ciekawe miasto i mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, ponieważ znam wyniki badań na przykład pod kątem agroturystyki, że mamy bardzo dobre warunki do prowadzenia agroturystyki i myślę, że właśnie współpraca miasta i wsi, jakby nie było, może zaowocować w przyszłości naprawdę dobrymi, może być korzystne i dla miasta, i dla wsi, może stworzyć dodatkowe miejsca pracy. Także myślę, że promowanie miasta, wykorzystanie atutów miasta jako takiego, czyli i parowozów, i położenia między dwoma jeziorami, które można wykorzystać pod kątem i uprawiania sportów wodnych, na przykład Jezioro Beżyńskie, można to wszystko jak gdyby ułożyć w całość i spróbować iść naprzód w tą stronę. I myślę, że to będzie korzystne i dla miasta, i dla wsi. Dziękuję bardzo. Czas nie został do końca wykorzystany. Panie Szymonie, jeszcze pan chce coś dopowiedzieć? Jeszcze mamy 1,5 minuty czasu. To w takim wypadku dziękujemy bardzo. Tak, jeszcze? Bardzo proszę. Ja myślę, że należałoby wykorzystać Jezioro Wolsztyńskie, bo wiemy, że zaangażowane zostały dość poważne środki na oczyszczanie tegoż naszego jeziora i tak praktycznie to jezioro w sumie aż w 100% nie jest wykorzystane do celów turystycznych. Można by tutaj to rzeczywiście jeszcze bardziej ten problem rozwinąć. Tu kolega wspomniał o bazie agroturystycznej. Rzeczywiście mamy troszeczkę tego, ale nie wszystkie w pełni są tak w 100% wykorzystywane. Dalej słynne nasze parowozy. Rzeczywiście tu wiemy, że ostatnio na sesji dowiedzieliśmy się, że miała powstać spółka z udziałem kapitału gminnego, samorządu powiatowego oraz Urzędu Marszałkowskiego i jakoś do tej pory to nie doszło do skutku. To by trzeba było rzeczywiście kontynuować, ponieważ wiemy, że jest to naprawdę nasz tu walor turystyczny, parowozy. Dziękuję uprzejmie. Przypomnę tylko, drodzy Państwo, że na tę część mamy aż 3 minuty czasu, także nie trzeba się tak spieszyć. Bardzo proszę, drugi komitet, Prawo i Sprawiedliwość. Aby podnieść atrakcyjność gminy, naszej gminy, należy podjąć szereg działań zmierzających do poprawy estetyki. Chcę to wyraźnie to podkreślić, bo bardzo cenimy sobie i rozpowszechniamy naszą atrakcję, jaką są parowozy, gdy tymczasem w czasie ruchu turystycznego, w czasie lata, obserwujemy w obrębie wystawienia tych eksponatów, czyli na terenie parowozowni, wyładowni, ogromnej ilości śmieci. Wprawdzie to nie jest nasz teren, nie jest to teren gminy, to jest teren kolejowy, ale można i trzeba zadbać o to,
żeby te śmieci nie straszyły, żeby nie odstraszały potencjalnych turystów, nie zostawiały przykrego wspomnienia z pobytu w Olsztynie. Inny problem, również związany z utrzymaniem czystości, to jest brak w tej chwili sortowania, ciągle sortowania śmieci w miejscu ich powstawania, w małych gospodarstwach domowych, a w okresie teraz grzewczym spalanie śmieci pochodzenia chemicznego, co niesłychanie zatruwa środowisko, wpływa katastrofalnie na stan zdrowotności mieszkańców, bo skutki są niewyobrażalne, jak spada odporność nas wszystkich, którzy musimy te trucizny wdychać. I to może na tyle na dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan Adam Cukier. Ja tylko jeszcze jedno zdanie dodam tego, co nie dokończyłem. Uprzejmie informuję, że ja startuję na stanowisko wójta gminy Siedlec. Zapomniałem powiedzieć, bo wszyscy się tutaj przedstawili. Jeżeli chodzi o środowisko naturalne, te turystyczne, to trzeba przyznać, że wszystkie gminy tworzące powiat wolsztyński no nie są wyposażone w jakieś takie rewelacyjne elementy. Naturalne środowisko jest dość ubogie, ale trzeba przyznać, że coś nie coś mamy i możemy to wszystko wykorzystać, ale tutaj mam taką rolę do powiatu wolsztyńskiego, bo jednak jesteśmy trzema gminami, która każda ma jakąś atrakcję. I jakbyśmy to połączyli, to mógłby być taki ciąg, gdzie byśmy byli atrakcyjni dla turystów, bo przecież o to chodzi. Wolsztyn słynie z tych parowozów, jest to maj, przepiękna impreza, przyjeżdża masę turystów. Jeżeli chodzi o Przemęt, mają też swoje święto latem. Jeżeli chodzi o gminę Siedlec, no tak się jakoś stało, 7 razy żeśmy organizowali tak zwane święto świni, na które przyjeżdża mnóstwo ludzi. I teraz trzeba by to wszystko ewentualnie połączyć. I te parowozy, i te atrakcyjne jeziora, jak również no, te walory turystyczne naszej gminy. I mam nadzieję, że można by stworzyć jakąś taką organizację, która by to wszystko koordynowała. I mam nadzieję, że w przyszłej kadencji uda się takie coś stworzyć. Jeżeli tak jeszcze tutaj mamy dużo wsi, bo przecież 75% ludzi mieszka na wsi. Niektóre wioski są fantastyczne i wyobrażam sobie, że można by było, żeby w każdej gminie było co najmniej jedno gospodarstwo agroturystyczne, a więc jedna rodzina utrzymuje się z tego. Niektóre wsie mają taki potencjał, że tych gospodarstw może być zdecydowanie więcej. Wiemy, że w czasie lata odbywają się różne spotkania, turnieje, występują orkiestry i prosiłoby się, żeby była koordynacja tego wszystkiego. Można od wczesnego lata do późnej jesieni zrobić wiele atrakcji, nie tylko w gminie Siedlec, ale no, szczególnie w gminie Wolsztyn. No, jednak Wolsztyn jest stolicą tego regionu i mam nadzieję, że uda się to zrobić. Tutaj do komitetu tych ludzi młodych się odnoszę. Niewykorzystany potencjał wyższych uczelni, przecież tam studiują młodzi ludzie, zaprosić ich w okresie ferii, czy zimowych, czy letnich, do współorganizacji różnych imprez. Nigdy takiego czegoś żeśmy tutaj nie robili. Może się uda tu dzięki tutaj panom. Mam nadzieję, że tak będzie. I jeszcze co? No jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy zapleczem dla takiego dużego kraju w Unii, jakim są Niemcy. Wiem, że oni tu chętnie przyjeżdżają. Mamy im coś do zaoferowania. Ostatnio spotkałem się z grupą turystów francuskich i imponuje im ten spokój, ta sielskość. Tak, i mam nadzieję, że jesteśmy atrakcyjni turystycznie, a możemy być jeszcze więcej. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Komitet Wyborczy Wyborców, będzie dobrze. Myślę, że to, o czym pan wspomniał, to tak naprawdę już się w jakiś sposób realizuje. Albowiem akurat moje miejsce pracy, czyli przede wszystkim skansen budownictwa ludowego zachodniej Wielkopolski, skupia głównie uczelnie poznańskie, ale też wrocławskie i co roku mamy kilka wizyt z AWF-u, które
z kierunku turystyka i ci ludzie, którzy studiują turystykę na AWF-ie poznańskim, to jest bardzo spory potencjał i wszyscy ludzie, którzy to studiują, są świadomi naszego regionu i bardzo sobie cenią. Zresztą nie na darmo co roku nas odwiedzają. Ja myślę, że nasz region jest wyjątkowy, ale przede wszystkim i zarówno chodzi tu o miasto, jak i okoliczne wsie i to nie może być w oderwaniu. Tak samo jakby to podniesienie atrakcyjności musiałby też polegać na ustaleniu programu takiej polityki całego województwa. Musimy dostosować i współgrać zarówno wszystkie gminy, jak i powiat, dostosować się też do wyobrażeń naszego miejsca w województwie wielkopolskim. Myślę, że nadal jeszcze nie odzyskaliśmy swojego jakby cennego miejsca na mapie Wielkopolski i trochę pokutuje to, że przebywaliśmy przez wiele lat w województwie zielonogórskim. Media o nas cały czas nas zaniedbują, albowiem nawet nie posiadamy dziennikarzy z wielu gazet wielkopolskich, które by miały swoich przedstawicieli na nasz region. Także tu jest jeszcze wiele do zrobienia, choć ja skupiłbym się przede wszystkim na Jeziorze Wolsztyńskim. Może się wydawać, że nasze jezioro jest jedno z wielu. Tak naprawdę jest to niebywała atrakcja, bo rzadko zdarza się, że w tak dużym mieście powiatowym znajduje się jezioro i cały czas mimo dotychczasowych starań nie jest ten potencjał wykorzystany, a przede wszystkim musielibyśmy się skupić na tym, żeby je oczyścić. Jest taka propozycja oczywiście do przedyskutowania, bo to są poważne środki do pozyskania, ale istnieje coś takiego jak pogłębiarka, która mogłaby pływać przez no, pewnie kilka lat niestety po naszym jeziorze, która wydobywałaby muł z naszego jezioro. Gdyby oczyściła to jezioro, ten muł oczywiście można wykorzystać do nawozów i można go też sprzedawać pod budowę dróg, co się oczywiście dzieje cały czas. Proszę skończyć myśl, panie Mariuszu. Chciałbym po prostu zwrócić uwagę na to, że gdy będziemy mieli czyste jezioro, to miasto będzie bardziej ożywcze, w związku z tym cały region będzie procentował i odnosił z tego korzyści. Dziękuję uprzejmie. Komitet Wyborczy Wyborców, Wolsztyński Blok Wyborczy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja myślę, że turystyka staje się coraz bardziej ważną gałęzią gospodarki. Myślę, że tutaj te tematy, o których dzisiaj mówimy, gospodarka, turystyka i promocja nierozerwalnie się ze sobą łączą. Jeżeli chodzi o Wolsztyn, to myślę, że samo położenie miasta, nawet bym nie powiedział obok jeziora, tylko między dwoma jeziorami plus wiele jezior na terenie gminy, lasy pełne grzybów i wiele innych atrakcji powoduje, że jesteśmy na tą turystykę skazani i odgrywa ona w gospodarce coraz większą rolę. Dostrzegliśmy to 10 lat temu, kiedy bezrobocie było na poziomie kilkunastu procent, kiedy przemiany społeczne powodowały, że wiele osób zmieniało miejsce swojego zatrudnienia, utrzymania i stwierdziliśmy wówczas, że stawiając na rozwój infrastruktury turystycznej umożliwimy w dużym stopniu rozwój wielu dziedzin życia. Zresztą wracamy do pewnych tradycji. Wolsztyn był taką bazą wypadową dla Poznania i innych miast i myślę, że do tego trzeba wrócić. Myślę, że postawienie na promocję poprzez parowozy było dobrym punktem wyjścia. Wiadomo, że każda gmina się promuje, każda oferuje lasy, jeziora, słońce na swoim terenie. Natomiast jeżeli taka gmina bierze udział na targach na przykład IDB w Berlinie, to myślę, że powtarzalność tej oferty powoduje, że niewiele osób po takich targach pamięta. Natomiast parowozy są czymś wyjątkowym, niepowtarzalnym, jedynym w swoim rodzaju i na dzień dzisiejszy myślę, że ten moment został wykorzystany. Wolsztyn kojarzy się z parowozami, a parowoz z Wolsztynem corocznie przyjeżdża do Wolsztyna dzięki tym parowozom naprawdę wiele tysięcy osób, co powoduje, że gospodarka
niejako nastawia się na tych turystów. Wystarczy chociażby wspomnieć, że samych podmiotów gastronomicznych mamy 74 na naszym terenie. To jest pewien odzew. Natomiast myślę, że trzeba zrobić wszystko, żeby tych turystów zatrzymać dłużej. Nie na 1, 2, 3 dni, ale na cały tydzień i musimy taką ofertę stworzyć. Myślę, że jednym z takich punktów może być turystyka kolejowa, oparta na parowozowni oraz na wyłączonych z ruchu liniach kolejowych. Taki program jest przygotowany i myślę, że on uda się zrealizować, chociażby tutaj w sytuacji, kiedy powstanie ta spółka, o której było tutaj wspomniane. Kolejnym krokiem, który został zrobiony, to jest wykorzystanie czy umożliwienie dostępności do brzegu Jeziora Wrocznieńskiego, czyli budowa szlaku żrawiego, promenady. Myślę, że kolejnym elementem powinno być uruchomienie żeglugi takiej jeziornej, dzięki którym turyści mogą przyjechać chociażby z mola do skansenu czy do innych ciekawych punktów. Proszę skończyć myśl, panie Andrzeju. Myślę, że również pole namiotowe, które jest niewykorzystane, musi być zmodernizowane. Agroturystyka, szlaki rowerowe, myślę, że kajakowe również. Taki projekt jest już przygotowany i złożony do dofinansowania. Dziękuję uprzejmie. Będziemy mieli przed sobą jeszcze dwie części po 4 minuty. Wolne głosy, wnioski, można będzie te myśli rozpoczęte przez państwa tam zakończyć. Przypominam 3 minuty, co należałoby zrobić, aby podnieść atrakcyjność turystyczną gminy Wolsztyn. Jako ostatni komitet w tej części, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska. Jedyną marką marketingową Wolsztyna w zakresie turystyki to parowozy. To fakt niezaprzeczalny. Tą marką nie będzie zachód słońca nad jeziorem, dlatego że wszędzie na Mazurach on jest bardzo podobny i taki sam. I działania wokół parowozów to podstawa budowania wizerunku turystycznego naszego miasta. Owszem, nie należy zapominać o tym, że miasto Wolsztyn jest miastem leżącym nie tylko nad Jeziorem Wolsztyńskim, ale również nad Jeziorem Berzyńskim. I by w rzeczywistości stać się, mieć wpływ na to, co dzieje się na tych jeziorach, miasto powinno być gospodarzem obydwu jezior. To miasto powinno prowadzić gospodarkę między innymi rybacką na tych jeziorach, ale to potencjał turystyczny, który na dzień dzisiejszy nie jest wykorzystany. Nie jest wykorzystany dlatego, że działania wokół Jeziora Wolsztyńskiego i wokół Jeziora Berzyńskiego nie są działaniami spójnymi. Powstają inwestycje, które uatrakcyjniają to miejsce, jak szlak żurawi czy promenada, ale nie wpisują się spójnie w gospodarkę nad całym jeziorem. Zapomniano o plaży wolsztyńskiej, zapomniano o plaży w Karpicku, zapomniano o infrastrukturze w tych miejscach, zapomniano chociażby o przyszłości przystani kajakarskiej w parku. Myślenie tylko kategorią inwestycji w danym miejscu i w danym czasie jest myśleniem zgubnym, dlatego że ono nie pozwala budować strategii i planów marketingowych dla miasta, gdzie część dotycząca jeziora powinna być uzupełniającą do ogólnego planu budowania marki turystycznej Wolsztyna opartego na parowozach. Ja mam ogólnie pytanie związane. Czy jest w ogóle jakaś plan, strategia, nie wiem, odnosząca się wizerunku w mediach Wolsztyna? Bo ja dzisiaj tego nie widzę. Ja jestem młodym człowiekiem, mam 24 lata, właśnie skończyłem studia, zacząłem kolejne i na dzień dzisiejszy, idąc po szczeblach swojej jeszcze młodej kariery, już napotykam podstawowe błędy w formowaniu wizerunku. Ja dzisiaj na przykład nie widzę tak zwanego w public relations publicity, czyli upowszechniania wizerunku w mediach. Ja nie widzę tego, że na przykład Wolsztyn reklamuje się w odpowiednich dla tego typu odpowiedniej prasie branżowej, a także nie widzę powiedzmy jakichś form promocji poza jakimiś konwencjonalnymi, które są do tego robione. Dziękuję uprzejmie. Drodzy państwo, już dwie części mamy za sobą. Zostały nam te trzy bardzo istotne również.
teraz zapraszam do luźnej dyskusji, wolne głosy i wnioski. Każdy komitet będzie miał na to 4 minuty. Można będzie między innymi ustosunkować się do tych rzeczy, o których mówili Państwo przedmówcy, bo widziałem po Państwa minach, że taka sytuacja tutaj zaszła. Przypominam, wolne głosy i wnioski, 4 minuty, każdy komitet jako pierwszy, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, tematem dzisiejszej debaty jest gospodarka, promocja i turystyka w odniesieniu do samorządu gminnego. Należy się tutaj wyjaśnienie naszym telewidzom, że zadań z zakresu gospodarki i turystyki nie ma ani samorząd gminny, ani samorząd powiatowy. Tego w ustawach samorządowych nie ma. Natomiast promocja, no to jak sobie kto tam to wyobraża i jak sobie to ustawi, a zależy też od tego, jakie są możliwości. Także dzisiejsza nasza dyskusja wybiega trochę ponad te zadania, które rzeczywiście gmina i powiat ma poprzez ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym. To tytułem wstępu. I przechodząc już do konkretów, chciałbym również wskazać na to, że w warunkach demokratycznego państwa i gospodarki kapitalistycznej panuje swoboda. Swoboda działalności gospodarczej i dlatego nie mamy tego w zadaniach jako gmina i powiat. Rola gminy w tym zakresie polega na wspieraniu działalności gospodarczej. Generalnie zadaniem władzy publicznej, a więc samorządów terytorialnych, rządu, parlamentu, jest nieprzeszkadzanie swobodnym rozwoju przedsiębiorczości. I wracając do gminy, do jej zadań w tym zakresie, jako zadań wspierających, to jest przygotowanie terenów dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. To przygotowanie wiąże się z koniecznością zadbania o infrastrukturę drogową. Trzeba jakoś tam dojechać i trzeba wyposażyć ten teren w potrzebne media dla funkcjonowania takiej nowo powstałej firmy. Bardzo ważną rzeczą jest tutaj również polityka prorodzinna. Wydawałoby się, że co ma wspólnego z gospodarką? Ano ma, bo aktywizacja chociażby zawodowa młodych matek wymaga zapewnienia dzieciom żłobków, przedszkoli, a nawet tworzenia świetlic dla seniorów, którymi te matki się do tej pory opiekowały. Szerokie zaspokajanie potrzeb zbiorowych gminy, co należy do zasadniczych tych zadań gminy, w dużym, chociaż pośrednim stopniu wpływa właśnie na rozwój gospodarczy gminy. Polityka prorodzinna gminy to również wspieranie społecznego budownictwa mieszkaniowego, dobrze funkcjonująca służba zdrowia, oświata. To również, jeżeli takie są potrzeby, rozwiązanie problemu w zakresie transportu, lokalnego transportu zbiorowego. W zależności od wielkości. Te potrzeby u nas już występują. Do tej pory nie musieliśmy się tym specjalnie martwić, bo podmioty prywatne wchodziły na ten rynek i jakoś to się w tej chwili kręci. Rozwój gospodarczy gminy to małe i średnie przedsiębiorstwa, których powstawanie można stymulować. 4 minuty mija, panie Antoni. Poprzez uruchomienie gminnego poradnictwa w zakresie ekonomii i prawa. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej. Przepraszam, zadam pytanie, czy mamy tylko dyskutować na temat tej turystyki, czy również można poruszyć te problemy zupełnie inne związane z gospodarką, tak? No, oczywiście, panie Damie, gospodarka, promocja i dobrze, turystyka. Dziękuję. To jest temat dzisiejszej debaty. Czas dziękuję start. Bardzo. Ja tutaj pozwolę sobie do tych młodych kolegów troszeczkę się odnieść. Wiadomo, że młodość
jest niecierpliwa i myśli, że wszystko można zrobić. Muszę panu powiedzieć, że oczyszczanie jeziora z tą pogłębiarką, ja też tak myślałem, mimo tego, że jestem od pana starszy. Proszę pana, zatruje pan całe środowisko na kilka lat. W momencie, kiedy pan ruszy te podkłady, tam jest, jeżeli się dobrze orientuje, chlorowodór i on cały czas będzie się wydzielał do tej wody. Wie pan, jak to trzeba oczyścić? Trzeba zamknąć to jezioro, wyczyścić, wszystko wysuszyć i dopiero nalać wody. Tak to jest. Ale co wcale nie znaczy, że tak nie można zrobić, ale to są koszty olbrzymie. Naprawdę te oczyszczanie jezior z tych wszystkich wieloletnich tam zabagnień czy brudów, to jest potwornie trudno, ale dobrze, że o tym myślicie. Bardzo mi się to podoba, bo faktycznie szybko żeśmy te jeziora zanieczyścili, zabrudzili, no musimy coś z tym zrobić. Nie możemy tak zostawić. Od tego przecież też jesteśmy. Jeżeli chodzi o ten skansen, się cieszę, że tam są młodzi ludzie, ale bym bardzo pana prosił, na pewno gmina Siedlec, ale również wypowiadam tu się może w imieniu gminy Przemęt, chętnie skorzysta z tych młodych ludzi. Mamy takie miejscowości, też coś a la skansen zamieszkane, jak Boruja, Grójec Wielki, Grójec Mały. Także zapraszam do współpracy, się cieszę, że ci młodzi ludzie przyjeżdżają. Proszę, żeby rozszerzyć gamę tych zainteresowań. Teraz ja na temat do Platformy Obywatelskiej, tutaj akurat Platforma Obywatelska jest opcją rządzącą. Proszę mi powiedzieć, jak przejąć te jeziora. My próbowaliśmy jedno jezioro Wąchabskie przejąć. To jest, nie ma możliwości. Naprawdę, jeżeli takie coś mamy robić, to trzeba zmienić prawo tam troszeczkę wyżej. Muszą być zmienione ustawy. Mogą tylko ewentualnie jezioro, jak to się mówi, wynająć. A kto chce jakieś nakłady finansowe robić na nieswoich jeziorach? No, bo tak to jest. Naprawdę jest to droga przez mękę, ale się cieszę, żeście to państwo poruszyli, bo można. Jeżeli chodzi o ten wizerunek, panie Szymczak jest młodym człowiekiem, ale wierz mi pan, że wizerunek Wolsztyna zwłaszcza, ale ja również mówię i gminy Przemęt, i Sielca, jest zdecydowanie wyraźniejszy niż wizerunek innych tutaj miast wokół. I to jest olbrzymi wysiłek i ta promocja jest. Wie pan, ewentualnie ja nie przeczę. Ja wiem, że to wymaga tego może ta debata, ale ewentualnie możecie zrobić to lepiej albo w jakiś inny sposób, ale proszę nie negować tego, co zostało zrobione, bo to był olbrzymi wysiłek wielu, wielu ludzi. Jeżeli chodzi teraz o takie sprawy turystyczne, Damesz-Prewald, my współpracujemy, te kanały, wykorzystanie, łodzie, to można od 1 kwietnia do końca września. Mamy dobre przykłady. Teraz pozwolę sobie atrakcyjność turystyczną, ja tylko tak powiem, na szczeblu właściwie europarlamentarzystów otrzymaliśmy pisma od eurodeputowanych zarówno z SLD, to dla mnie to jest oczywiste, ale również z Platformy i z PiS-u, że chcą współorganizować Święto Świni i chcą objąć patronat, bo mówią, że wizerunek Polski i te znakomite mięso wieprzowe to jest coś, z czego możemy zrobić dużo spraw. A teraz jeszcze chodzi o sprawy gospodarcze. No, Sojusz Lewicy Demokratycznej, oczywiście rozwój przedsiębiorczości. Tutaj z panem Janikiem się zdecydowanie zgadzam, że małe i średnie przedsiębiorstwa należy pomagać, ale jeszcze przypominam, że jest pewna grupa ludzi, którzy nigdzie się tam nie znajdą, a więc musimy pomyśleć wszystkie samorządy o spółdzielniach socjalnych. Przecież są ludzie, no, którym należy podać rękę, należy ich jakoś ukierunkować i wiem, że w skali kraju spółdzielnie te socjalne się sprawdziły. I spółdzielczość, przecież jest sprawdzona forma, przypomnę tylko sprawy... 5 sekund. Tak, sprawy Polski przedwojennej i Europy. Spółdzielczość należy rozwijać. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Komitet Wyborczy Wyborców, będzie dobrze. Ja pozwolę się odnieść do tej sprawy jezior. Problem polega na tym, że niestety sprawa pogłębienia jezior jest kosztowna zarówno ekonomicznie, jak i pewnie społecznie, bo są to utrudnienia dla mieszkańców, chociażby zamknięcie jeziora, jeżeli tak pan mówi, jedna z opcji. Jest to utrudnienie ze względów turystycznych i organizacyjnych. Problem polega na tym, że jednak żadna z poprzednich kadencji no, nie ruszyła tego na tyle, żeby to poszło dalej do przodu, bo problem polega na tym, że nie jest to jakby jedno kadencyjna opcja, to trzeba przez kilka kadencji przepchnąć i nie ma jakby tego wyraźnego zysku podczas tej jednej kadencji, którą można będzie się później pochwalić, dlatego myślę, że to jest mały problem. Niemniej chcielibyśmy ten
problem poruszyć, a to jak zrealizować później, to myślę, że od tego są też specjaliści, którzy się na tym znają, my tylko ten problem chcieliśmy poruszyć. Jeżeli chodzi o turystykę dalej, to faktycznie lokomotywą w Olsztyn stoi, ale problem polega na tym, że jeżeli ci turyści przyjadą do Olsztyna, oni muszą mieć też inne wizje. Musimy jakoś ich zatrzymać, musimy zrobić chociażby festiwale muzyczne, musimy zrobić całą infrastrukturę, która będzie połączona. Co z tego, że przyjedzie turysta, obejrzy sobie lokomotywę, przejedzie się i koniec. To będzie 2-3 dni. On musi mieć jakby alternatywę, co będzie robił dalej, co będzie mógł zobaczyć, jak aktywnie spędzić czas. Także na to chciałem zwrócić uwagę. I my chcemy, aby opracować, bo tego też jakby nie widzimy, to już zostało wspomniane, taką ogólną strategię rozwoju turystyki, żeby był ogólny plan, a nie zrobiony na zasadzie tu zrobimy troszkę tego, tu troszkę tego, żeby to się kiedyś połączyło w jakąś jedną wspólną całość. Chciałem powiedzieć, że podnoszenie atrakcyjności turystycznej nie musi być wcale kosztowne, bo chociażby organizacja szlaków turystycznych, które są w niektórych miejscach zaniedbane. Wiadomo, w Olsztyn to nie tylko samo miasto, ale to też jest gmina. Trzeba pamiętać o miejscowościach, które są dookoła Olsztyna, które też są atrakcyjne i trzeba o nich pamiętać. Są szlaki, które są jakby zaniedbane i można to zrobić kosztem tylko chociażby farby i chęci organizacji. Są grupy społeczne, młodzieżowe, które z chęcią za jakąś tam inną przysługę czy pomoc odwdzięczyłyby się w ten sposób, że mogłyby dany szlak oczyścić, oznaczyć i tak dalej. Tylko to trzeba ruszyć po prostu z taką inicjatywą i to po prostu rozpocząć. Przejdę teraz do gospodarki, bo to jest jakby też tematem tego naszego spotkania. Można się wydawać, że my jesteśmy młodzi, jesteśmy niedoświadczeni, zwłaszcza, że może i mamy bardziej humanistyczne albo techniczne wykształcenie. Chciałbym tylko powiedzieć, że nasz komitet zamierza opierać się nie tylko o swoje jakby pomysły, ale też o pomysły osób, które nam sprzyjają i które są jakby w naszych szeregach, ale też które nam pomagają i które są doświadczone w danej materii i my się jakby zamierzamy konsultować. Nie uważamy, że jesteśmy najmądrzejsi w każdej sprawie i do tego też te rzeczy, które tutaj proponujemy, są propozycją również do rozpatrzenia przez oczywiście doświadczonych włodarzy już miasta, ale też trzeba takie rzeczy między innymi konsultować społecznie, bo chociażby sprawa zamknięcia jeziora i utrudnienia turystycznego, no to musi być skonsultowana ze społeczeństwem, nie możemy tego sobie zrobić tak, bo nam się zachce. Jeżeli chodzi o gospodarkę, to mamy kilka takich najważniejszych elementów, między innymi to jest przygotowanie strefy ekonomicznej, gdzie mogłyby się firmy rozwijać. Jeżeli mamy strefę, gdzie jest infrastruktura techniczna, gdzie są media, Marcinie, proszę skończyć myśl. To wtedy inwestor chętnie sam przyjedzie. Jeżeli on ma utrudnienia, nie ma ułatwień, to on sam będzie po prostu od tego miasta odchodził. Dziękuję. Za chwileczkę będzie jeszcze możliwość wypowiedzenia się w ciągu 4 minut, a ja proszę teraz Komitet Wyborczy Wyborców, Wolsztyński Blok Wyborczy. Szanowni Państwo, Wolsztyński Blok Wyborczy praktycznie odpowiada za to, co dzieje się w gminie Wolsztyn już od 20 lat. Uważamy, że samorządy tworzące powiat wolsztyński odniosły sukces nie tylko gospodarczy, ale praktycznie w wielu dziedzinach życia, które dotyczy naszych mieszkańców. Postępowaliśmy w myśl zasady, że najpierw przygotowujemy jakiś program, natomiast później go realizujemy. I tak się to odbywało praktycznie we wszystkich gminach tworzących powiat wolsztyński. Stąd moim zdaniem ten sukces. Nie wspomnę już o bardzo dobrej współpracy między samorządami tworzącymi powiat wolsztyński. Przedstawię Państwu najważniejsze priorytety programowe Wolsztyńskiego Bloku Wyborczego pod hasłem pełną parą w przyszłość. I bardzo ważną sprawą jest edukacja, sport, turystyka i kultura. I tutaj proponujemy kształcenie dzieci i młodzieży w nowych specjalnościach zawodowych, czyli utworzenie średniej szkoły technicznej w Olsztynie na bardzo wysokim poziomie, ponieważ tego wymaga gospodarka. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo publiczne, ochronę zdrowia, to oczywiście modernizacja szpitala i również podejmowanie działań organizacyjnych, inwestycyjnych celem ograniczenia skutków występujących i będących coraz częściej anomalii pogodowych. Mam tu na myśli oczywiście wichury i ulewy.
rolnictwo i ochrona środowiska. To oczywiście kontynuacja procesu rekultywacji jezior. To, o czym tutaj przedmówcy mówili. Podejmowaliśmy próby usunięcia osadów, natomiast skutki byłyby nieobliczalne. I to potwierdzają naukowcy z Akademii Rolniczej w Olsztynie. Nie ma możliwości prawnych przejęcia jeziora Wolszyńskiego. Takie próby samorząd gminny Wolsztyna, nie tylko, bo również Sielecki, podejmował. Nie ma takich możliwości prawnych. Jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, ten stricte przemysłowy, uważamy, te działania, o których za chwilę pan burmistrz powie, należy po prostu kontynuować. Jeżeli chodzi o komunikację społeczną, uważamy i ten proces rozpoczęliśmy. To jest ważna sprawa dla młodego pokolenia, a mianowicie budowa nowoczesnej sieci internetowej umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego internetu. Oddaję głos koledze. Gospodarka jest najważniejsza i myślę, że niezależnie od tego, jakie są zapisy w ustawie jednego czy drugiego samorządu, to trzeba się z tym zgodzić. I oczywiście samorządy nie kreują, nie tworzą gospodarki, bo nie mogą, natomiast mogą tworzyć warunki do rozwoju gospodarczego. Myśmy to docenili już bardzo dawno, kiedy, tak jak już powiedziałem, mieliśmy wysoką inflację, mieliśmy kryzys, duże bezrobocie i stwierdziliśmy, że jednak samorząd w tym zakresie może coś zrobić i wypracowaliśmy kilka takich metod, które moim zdaniem sprzyjają rozwojowi gospodarczemu. Po pierwsze infrastruktura. Dzięki zbudowaniu wodociągów, kanalizacji, systemu gospodarki odpadami, gazociągów zakłady mogą powstawać nie tylko w mieście, ale na terenie całej gminy i rzeczywiście tak się dzieje. Wydzielamy nowe tereny inwestycyjne przygotowane dla inwestorów, gdzie praktycznie jest pełne uzbrojenie, jest odpowiednie przeznaczenie w planie zagospodarowania wtedy, kiedy jeszcze ono obowiązywał i praktycznie inwestor ma dużo mniej problemów z załatwieniem wszelkich formalności. Kolejnym takim instrumentem są stabilne, umiarkowane podatki. W Olsztynie nigdy nie mieliśmy maksymalnych stawek podatków od nieruchomości, od działalności gospodarczej. Mało tego, mamy zawsze niższe od porównywalnych ośrodków, takich jak Grodzisk czy Nowy Tomyśl. Tym podatkom towarzyszy system zwolnień i ulg podatkowych, które zachęcają do wyboru właśnie inwestowania na naszym terenie. I to spowodowało, że rzeczywiście i nasze miejscowe firmy się rozwinęły i przyciągnęło to nowych inwestorów. Proszę skończyć myśl, panie Andrzeju, bo akurat 4 minuty minęło. Dobrze, myślę, że w drugiej części uzupełnię. Dziękuję. Jasne, już niedługo. Bardzo proszę, Platforma Obywatelska. Pan Adam Cukier wystąpił tu głosem adwokata i mentora. No tak, ale to SLD nie odżegnuje się od uprawiania polityki na poziomie samorządu lokalnego, tak więc w pełni to rozumie. Jeżeli chodzi o Jezioro Wolsztyńskie, uwaga generalna, 31 sierpnia tego roku były przeprowadzone przez zespół doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego badania czystości jeziora i niestety według jej opinii uzyskanej bezpośrednio od nich w rozmowie bezpośredniej ten stan nie jest ciekawy. Prawdą jest, że od 2 lat Jezioro Wolsztyńskie systematycznie w okresie letnim zakwita. Pojawiły się sinice, co między innymi było powodem zamknięcia plaży przez sanepid w parku. Prawdą też jest, że ostatnie zabiegi rekultywacyjne, wytrącenie fosforu miało miejsce w 2007 roku i po 2 latach ten cykl inwestycyjny nie był kontynuowany, czyli panie burmistrzu, zabrakło w tym temacie systematyczności. Jeżeli chodzi o gospodarkę, bo w tym temacie mamy się poruszać, miasto Wolsztyn i gmina Wolsztyn jest miastem, w którym powiedzmy w sposób doskonały i bardzo dobry rozwija się przedsiębiorczość. W mieście i gminie istnieje 2377 podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne i 135 form prawnych działalności gospodarczych. Gmina z tytułu podatku PIT, czyli od osób fizycznych, ma udział w tym podatku z rzędu na przyszły rok 37,12%. On o 9,09 punktów procentowych wzrasta, a w CIT-cie między 6 i 7%. Bezrobocie kształtowało on u nas się w 2007 roku na poziomie 3,1%.
na dzień dzisiejszy wynosi 6,1, czyli jest ono wysokości sanitarnej, ale z nim też również należy walczyć. I proszę Państwa, poruszamy się w działalności gospodarczej w mieście, gdzie miasto jest ośrodkiem administracyjnym, gdzie miasto jest ośrodkiem usługowym i ośrodkiem handlowym. Samych podmiotów działających w dziedzinie handlu mamy ponad 300. W usługach materialnych i niematerialnych około 500. I niestety w tym mieście każdy z nas postrzega jeden problem. W tym mieście jest coraz trudniej żyć, w tym mieście jest coraz trudniej się poruszać, w tym mieście coraz trudniej cokolwiek załatwić, dlatego że brakuje nam podstawowej rzeczy, parkingów. Jest to problem, który powoduje, że to miasto jest niedostępne. Niedostępność miasta w efekcie może być przyczyną wyprowadzenia handlu na obrzeża. Pierwsze zaczątki już mamy. To jedyne miasto powiatowe w Polsce, w którym funkcjonują 3 Biedronki, a ponadto inne dyskonty. I możemy spotkać się z zarzutem, że nie zrobiono nic dla funkcjonalności usługowo-handlowej centrum miasta. Obawy są niebezpodstawne, dlatego że to jest ogólnoświatowa tendencja, że gdy zamiera centrum, handel wychodzi poza obrzeża miasta, na zewnątrz, a my z tą tendencją już mamy do czynienia. Platforma Obywatelska proponuje zmianę myślenia w wizji miasta. Uważamy, że teren między PKS-em a Strażą Pożarną, teren łąk, powinien zachować funkcję zlewni dla wód opadowych. Muszę przerwać i już. Powstać tam powinien parking. Będzie jeszcze okazja się wypowiedzieć. Bardzo proszę, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jeśli chodzi o gospodarkę, praktycznie częścią gospodarki jesteśmy my wszyscy. Każdy z nas płaci podatki, każdy z nas oczekuje tego, by te podatki były wydawane w jak najlepszy sposób. Praktycznie musimy pamiętać o tym, żeby wydatkować te pieniądze, które mamy, a są w jakiś sposób te środki ograniczone, tak by każdy z nas mógł z tego w odpowiedni sposób skorzystać. Wydaje mi się, że należy się czasami zastanawiać nad tym, czy w momencie, gdy w mieście brakuje na przykład niektórych rzeczy. Jestem człowiekiem młodym. W tej chwili z wielu moich znajomych jesteśmy z wyżu demograficznego i praktycznie nasze dzieci w tej chwili idą do przedszkoli. W Olsztynie jest taka sytuacja, że połowa dzieci, które startowały do przedszkoli, nie dostały się do tych przedszkoli i praktycznie nie wiem, wydaje mi się, że już 3 lata temu czy 4 lata temu było wiadomo, można to sprawdzić, ile dzieci się rodzi w mieście. Można się zastanowić nad tym, w jaki sposób zapobiec ewentualnie takim sytuacjom. Praktycznie zastanowić się nad tym, czy w momencie, gdy jest faktycznie w gospodarce kryzys i można wykorzystać te pieniądze, nie wiem, na rozbudowę, upiększenie miasta, faktycznie może jest to dla przyciągnięcia turystów. Tylko pytanie, czy faktycznie ci turyści będą mieli się gdzie zatrzymać, czy będą mieli okazję do tego, żeby ten rynek w ogóle zobaczyć, jeśli wjeżdżając do miasta nie będą mieli możliwości zaparkowania samochodu. To jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o kolejną, to praktycznie Wolsztyn jest to miasto, gdzie jest bardzo wielu przedsiębiorców. To są małe, praktycznie często rodzinne firmy, które zatrudniają po kilkanaście osób. Musimy im stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju. Jak najlepsze warunki do tego, by inwestycje te małe, rodzinne mogły powodować rozwój miejsc pracy. Każde jedno, nie wiem, niech to będzie mała firma, która zatrudni jedną osobę albo dodatkowo dwie, razy te tysiące przedsiębiorstw, które są w naszej gminie, to jednak też jest jakiś efekt. Musimy myśleć co prawda o infrastrukturze dla dużych firm, ponieważ jedna firma, która zatrudni 300-400 osób, to jakby nie było, jest bardzo, bardzo ważne dla miasta i dla gminy i praktycznie często nawet i dla powiatu. Także
Trzeba myśleć o racjonalizacji wydatkowania środków, które mamy. W taki sposób, żeby każdy z nas mógł z tego jakoś skorzystać. Myśleć nie tylko o młodych, ale i o starych, bo praktycznie nikt się, nie wiem, jakoś, czy ktoś się za nimi upomni. A praktycznie oni też tutaj mieszkali, tutaj płacili podatki, chcieliby, żeby na tym terenie można było godnie żyć również i na starość. Praktycznie, nie wiem, ja widzę też problem na przykład na terenie Wołsztyna, jeśli chodzi o właśnie rozwój rodzin, tych małych firm, problem pod kątem budownictwa jednorodzinnego, bo praktycznie w Wołsztynie nie ma terenów, nie widzę wyznaczonych terenów, gdzie można byłoby się rozwijać, gdzie można było w kierunku, w którym można by było iść. Także warto byłoby się też nad tym zastanowić. Dziękuję uprzejmie. Drodzy Państwo, zaczynamy drugą turę wolnych głosów i wniosków i jako pierwszy komitet w kolejności Komitet Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Proszę bardzo. Tak do kolegi Piotra, że ja tu uprawiam jakąś politykę. No przepraszam bardzo, nie wiem Panie Piotrze, o co Panu tutaj chodziło, ale jeżeli się spieramy wzajemnie, to jest pewna polityka, tylko chodzi o to, żeby to było z olbrzymią kulturą. No jeżeli Pan tam robi zarzuty, bo Pan widzi to inaczej, no jeżeli Pan nie uważa to za politykę, no to nie wiem, ale przecież wiemy wszyscy, że wyjdziemy stąd i będziemy się szanować, podamy sobie rękę, nie będziemy co skakać do oczu, my chcemy zrobić wszystko, żeby zarówno w gminie Wolsztyn, jak i w całym powiecie wolsztyńskim było zdecydowanie lepiej, żeby się nam lepiej żyło, żeby było więcej zadowolonych ludzi, że się cieszę, że młodzi ludzie zauważają takie rzeczy bardzo dobrze. Ale teraz jeszcze sobie pozwolę parę refleksji. Jednak mieszkańcy, zwłaszcza gminy Wolsztyn, ale również powiatu wolsztyńskiego, wzięli sprawy w swoje ręce i jeden wskaźnik taki dotyczący turystyki to mamy najlepsze w województwie wielkopolskim, ilość miejsc hotelowych na 1000 mieszkańców. Tylko bije nas Poznań. A więc ludzie wzięli sprawy w swoje ręce, kochani, bo to się skądś bierze. A weźmy teraz restauracje, bary, kawiarnie i tak dalej. Na pewno jest to ścisła czołówka Wielkopolski, na pewno, a chyba i Polski. A więc słuchajcie, ludzie tutaj, no tak, dbają. Także jest to dobrze wykorzystane. Ale teraz jeszcze parę takich spraw, jeżeli to jest gospodarka. Poszanowanie energii, chciałem to poruszyć, bo to też jest ważna sprawa. Mówi się dużo o tej energii odnawialnej, o biogazowniach. Też byśmy mogli, jeżeli chodzi o te sprawy gospodarcze, współpracować. Też jest pewien potencjał. Mi chodzi tutaj współpraca ze szkołami. Możemy coś mówić o budownictwie pasywnym. Jest to też znakomita forma oszczędności energii. Też możemy to promować. I tutaj pan przewodniczący Rady Miasta poruszył sprawę e-gminy, e-powiat. Musimy wszystko zrobić, żebyśmy nie byli opóźnieni. Ja tylko pochwalę gminę Siedlec. Otrzymaliśmy ostatnio 3 800 000 zł na rozwój właśnie tej informatyki, z czego się bardzo cieszę. Wszystkim życzę, mogę pomóc tutaj, jak te wnioski trzeba złożyć, bo jest bardzo dużo rezerwy. Zgadzam się z kolegą Piotrem, że faktycznie te parkingi, jest to dla Wolsztyna no taki minus, jest to coś, co może powodować zastój. Panie Piotrze, muszę Panu powiedzieć, że tutaj z Panem Burmistrzem, jak się spotykamy o tych parkingach, na pewno żeśmy rozmawiali, a wiem, że Pan Burmistrz musi znaleźć jakieś rozwiązanie. No zatyka to miasto, no nie przeczę. Trzeba coś w tym zrobić i się bardzo cieszę. O drogownictwie tutaj chciałem troszeczkę powiedzieć, bo sami Państwo wiecie, że to jest dla gospodarki i w ogóle dla życia społeczności bardzo ważne i tutaj się cieszę, że nasze gminy no te drogi jako tako posiadają. Ja tu chcę pochwalić zarówno gminę Wolsztyn i swoją gminę, jeżeli chodzi o to tak zwaną schetynówkę, to trzeci raz nabór i trzeci raz, jak to się mówi, raczej się załapiemy, a to są pieniądze, które w 50% są zwracane przez budżet państwa, także się bardzo cieszę, z tego można dużo zrobić. Na temat podatków. Ja jestem za małymi podatkami dla przedsiębiorców, takich jak podatek od nieruchomości, te wszystkie tam sprawy powierzchniowe, ale pozwolę sobie poruszyć sprawę troszeczkę wyższego rzędu. Jestem za wyższymi podatkami dla ludzi najwięcej zarabiających. Potrafię to udowodnić. Dochody pewnej grupy
ludzi są naprawdę bardzo wysokie i te widełki w naszym państwie są bardzo duże. I moim zdaniem należałoby te widełki troszeczkę spłaszczyć poprzez opodatkowanie tych, co najwięcej zarabiają, ale zaraz powiem wam, proszę państwa, że my mamy jako gminy udział w tych podatkach i to jest dość około 40% tych podatków, co płacą ludzie, trafia do gminy. Także słuchajcie, to nie są, jakby to powiedzieć, podatki zmarnowane, bo one do gminy proszę trafią. Skończyć myśl, tak, gmina potrafi je dobrze, moim zdaniem, zainwestować. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Komitet Wyborczy Wyborców, będzie dobrze? Wygląda na to, że wszyscy zgodzimy się z tym, że mieszkańcy naszej gminy są bardzo przedsiębiorczy. Jakby z takim zdaniem też spotykam się na zewnątrz, co cieszy. Myślę, że to jest jakby uwarunkowanie też historyczne, to, że te interesy rodzinne są prowadzone z pokolenia na pokolenie, a Wolsztyn jest dosyć, głównie Wolsztyn, zresztą okoliczne miejscowości również bardzo, bardzo jednorodne i bardzo, bardzo specyficzne, czyli nazwiska te same, twarze te same i dzięki temu te rodzinne interesy przez wiele lat funkcjonują bardzo dobrze. Myślę, że należy w tej kwestii po prostu jeszcze jakby rozwinąć wsparcie dla nowych inicjatyw, czyli młodych ludzi, czy po prostu przedsiębiorców początkujących, którzy może napotykają problemy formalne, czyli usprawnienie działania urzędów, żeby one były pomocne. Z drugiej strony jakby pozyskiwanie pieniędzy nie może się, jak już wspomnieliśmy, obyć bez jakby wsparcia gmin pozostałych, czy też powiatu, bo sama gmina z pewnością jakby nie będzie miała takich możliwości na zdobycie funduszy, gdy nie wesprze się jakby całym regionem. Wracając do turystyki i wspominamy o tym, ja nie jestem przekonany, czy Wolsztyn jest może idealnym miejscem na tygodniowy pobyt. Myślę, że dla wielu osób jest, które te osoby poszukują ciszy i spokoju, bo jednak jakby taki moment tutaj teraz proponujemy. Ale w związku z tymi parowozami i w związku z tym, że posiadamy trzy placówki muzealne, no, są to placówki kulturalne, na które oczywiście miasto wydaje pieniądze, ale musi też sobie zdawać sprawę, że w sposób, może nie w sposób bezpośredni, ale pośredni przynosi też dochody, albowiem wielu turystów, którzy przyjechało tutaj na parowozy, dowiadując się o tym, że są trzy placówki, nie ma całego dnia, żeby je obejrzeć, zostaje dzień dłużej. Dzięki temu właśnie mogą funkcjonować te hotele, te obiekty gastronomiczne, które tutaj posiadamy. Ja myślę, że cały czas kulturalnie Wolsztyn kuleje. To, co proponujemy dotychczas, jest no, niekoniecznie wysokich lotów. Dom Kultury myślę, że spełnia wymagania dzieci bez wątpienia, bo jest tam wielka oferta kulturalna dla dzieci i młodzieży. Czy też wspieranie z kolei z drugiej strony Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale dla osób dojrzałych w sensie powyżej 20, między 20 a 50 lat tej oferty jest bardzo mało. Myślę, że brak tutaj miejsc, w których można by po prostu zorganizować przyzwoite wydarzenie kulturalne. Czy wspomnieliśmy tutaj o festiwalach, to jest jakby alternatywa dla Dni Wolsztyna, bo festyn biesiadny można zrobić, myślę, że ale za te pieniądze można zrobić faktycznie całkiem przyzwoity festiwal, już bez względu na to, jaki to będzie gatunek muzyczny. Ważne, żeby to po prostu był dobry wykonawca w danym gatunku. Też brakuje sali na około 200 osób, gdzie można by organizować jakiekolwiek koncerty, bo myślę, że... 4 minuty minęło, proszę pokończyć. No, myślę, że w tej kwestii jest wiele do zrobienia i mimo mimo chwalenia tylu miejsc, to te miejsca po prostu są
no, nie posiadają charakteru. Trochę nadać charakter, to będzie korzystniej dla miasta. Dziękuję uprzejmie. Komitet Wyborczy Wyborców, Wolsztyński Blok Wyborczy. Bardzo proszę. Wracamy do gospodarki. Ja myślę, że jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, że mamy bardzo przedsiębiorczych, aktywnych, energicznych mieszkańców, którzy bazując na tradycjach rzemiosła naprawdę potrafią znaleźć się w nowej sytuacji i rozwijają tą działalność gospodarczą w różnych zakresach. Ja myślę, że tutaj sama liczba ponad 2,5 tysiąca firm działających oczywiście w różnej formie organizacyjnej i różnej wielkości na 30 prawie tysięcy mieszkańców, no to jest wynik, który mówi sam za siebie. Myślę, że bardzo ważne jest również to, że jest duża różnorodność działalności czy kierunków działalności, ponieważ w przypadku nawet jakiegoś kryzysu w danej dziedzinie nie powoduje to tak daleko idących skutków dla całego społeczeństwa, jak upadek jednego dominującego przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniona no, zdecydowana jakaś część mieszkańców. Ja myślę, że tego typu działania należy tylko wspierać i myślę, że w tym okresie, kiedy jesteśmy w okresie wyjątkowych warunków finansowych Unii Europejskiej dla nowych państw członkowskich, też powinniśmy jako samorządy wspierać te firmy w ubieganiu się o te fundusze. Myślę, że gmina Wolsztyn radzi sobie z tym całkiem nieźle. Podam chociażby tutaj dwie liczby na 80 milionów inwestycji, które zostały zrealizowane na terenie gminy Wolsztyn. Aż 38 milionów to są środki pomocowe, zarówno unijne, jak i krajowe. Również w tym zakresie świetnie sobie radzą firmy. My oczywiście tych liczb do końca nie znamy, ale widać to gołym okiem, że powstają nowe inwestycje. W urzędzie funkcjonuje nowa komórka pod nazwą rozwoju lokalnego, która między innymi również przedsiębiorcom pomaga w znajdowaniu funduszy pomocowych, wypełnianiu odpowiednich wniosków i formalności. Ja myślę, że ta pomoc formalno-prawna jest trudna do przecenienia. Wiadomo, że proces inwestycyjny, jeżeli są pieniądze, jest bardzo krótki. Natomiast problemem jest przebrnięcie przez te wszystkie formalności. Jeżeli chodzi o nasz urząd, to staramy się naprawdę tworzyć takie specjalne ścieżki dla przedsiębiorców, żeby do minimum skrócić całą procedurę, ale również idziemy dalej i pomagamy załatwić różne sprawy w innych urzędach. Myślę, że to jest bardzo ważne i należy to kontynuować. Myślę, że ważna jest również bardzo rozsądna polityka, jeżeli chodzi o rozmowy z potencjalnymi inwestorami zewnętrznymi. Jak Państwo wiecie, tutaj na naszym terenie powstały takie firmy jak Baxters, jak Firestone, Syto, Copacabana, Holland i udało nam się tak dobrać branżę tych firm, że nie spowodowały one konkurencyjności dla naszych lokalnych przedsiębiorstw. To jest bardzo ważne, bo nie sztuka zaprosić zakład, który powstanie i wykosi połowę firm działających w danej branży. Także myślę, że te działania, które wspierają gospodarkę, tworzą warunki do jej rozwoju, samorządy muszą podejmować, nawet jeżeli to nie jest wyraźnie w ustawach zapisane. To tyle może. Jeszcze odniosę się do kwestii działek pod budownictwo jednorodzinne. Gmina ma takie, wspomnę chociażby tutaj tereny pod budownictwo komunalne na Berzynie. Widzieliśmy teraz ponad 20 działek w miejscowości Kębułowo na bazie wykupionego terenu. Mamy przygotowany teren w miejscowości Obra za kanałem północnym, 100 działek. Kolejny teren to jest przestrzeń między Tłukami a Karpickim. Również w najbliższych dosłownie miesiącach zostanie uruchomiony do sprzedaży. Także myślę, że w tym zakresie jest dużo takich możliwości do wykorzystania. W Powodowie również nie wszystkie są sprzedane, także zapraszam chętnych do korzystania z naszej oferty. Może jeżeli chodzi o jeziora, to jeszcze kolega Krzysztof. 5 sekund zostało, będzie jeszcze czas na podsumowanie. Bardzo proszę, Platforma Obywatelska. Ja tylko pragnę potwierdzić, że pan burmistrz posiada wysoce wykwalifikowany zespół pracowników urzędu, specjalistów w swojej branży w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Robią to bardzo skutecznie. W swoim programie WBW powołuje się hasłowo na sytuację nowej szkoły średniej w zakresie szkolnictwa zawodowego i modernizacji szpitala. Panowie, tak naprawdę przez 4 lata z szpitalem nie udało się zrobić nic, a jedyne co zapanowało to deficyt współpracy między jednym i drugim samorządem w zakresie pomocy dla tej instytucji.
Wracając do głównej tezy spotkania, czyli spraw gospodarczych, stanąłem na parkingu, uważając, że parking w mieście to konieczność, która będzie chronić potencjał tego miasta. I taka budowa między PKS-em a Strażą Pożarną, rozwiązując problem miejsc parkingowych, w sposób gospodarczy jest w stanie uruchomić zaplecze ulic 5 Stycznia i Słodowej, ogrodów o dużym areale, jako przyszłych terenów budowlanych i inwestycyjnych. W działaniach promujących należy wspierać nie tylko drobne przedsiębiorstwa, podkreślane idee funduszowe, pomocowe dla tych przedsiębiorstw i działania są bardzo słuszne, ale również należałoby starać się, by poprzez odpowiednie działania marketingowe sprowadzić do Wolsztyna większą firmę. Ta firma to przede wszystkim, ona nie rozwiąże nam problemu pracy i tu musimy mieć tego świadomość, z osobami wykształconymi wysoko i ludźmi młodymi, ale ta firma jest w stanie wzbudzić ruch w zakresie konkurencji na samym rynku pracy. Ja zacząłem swoją wypowiedź na temat gospodarki, że mamy jedno z najniższych stóp bezrobocia w Wielkopolsce. To prawda, ale też mamy drugi, niechlubny współczynnik, jedną z najniższych wynagrodzeń w Wielkopolsce. I osadzenie nowych podmiotów gospodarczych to tak naprawdę napęd do rozwoju i do konkurencji w wartości samej pracy. Na temat marketingu jeszcze prosiłbym pana Szymona. Panie Adamie, ja nie negowałem wcześniejszych dokonań, bo są one rzeczywiście duże, tylko ja bym chciał zwrócić uwagę na coś innego, na to, że istnieją nowe narzędzia marketingowe, nowe narzędzia publicystyczne, nowe narzędzia promocyjne, których się nie wykorzystuje tak naprawdę. Cóż z tego, że mówi się o wizerunku, że Święto Świni ma wizerunek. No fajnie, ma wizerunek, ale jak chcemy na przykład ściągnąć na Święto Świni nowe twarze, nowych ludzi, skoro nie będzie się o nich, nie będzie się pisało o mieście, o festiwalach. Tak samo do moich drogich przedmówców będzie dobrze. Mają bardzo dobre pomysły, jeżeli chodzi o festiwal, bo my mamy podobne. Tylko jeszcze chodzi o to, że oprócz tego, że jeżeli jest dobry wykonawca, to trzeba ten event, powiedzmy, czy tą organizację dobrze zareklamować. Bo to nie sztuka dzisiaj zrobić coś, tylko sztuka to wypromować na arenie chociażby krajowej, no bo dzisiaj jest to bardzo ogólnie trudna sztuka, żeby pisali o nas w mediach, jak wiadomo, dobrze. No i żyjemy w czasach, że miasto też jest produktem, który należy reklamować. Muszę panu zabrać głos, przepraszam bardzo, muszę pilnować pewnych ram, tak, które sobie narzuciliśmy. Bardzo proszę, Polskie Stronnictwo Ludowe. Wspomniał pan wójt o energii odnawialnej. Rzeczywiście mamy na terenie, właściwie jesteśmy gminą i gmina Siedlec, tak samo rolniczo-przemysłową i rzeczywiście trzeba ten potencjał faktycznie wykorzystać, bo mamy przecież i materiał pochodzący od zwierząt i przecież i świnek, tak jest, kur i tak dalej, i tak dalej. Więc jestem za takie czymś. Byłbym może przeciwny troszeczkę tym wiatrakom, bo mamy, jakby nie było, infrastrukturę zagęszczoną tych miejscowości i one w przyszłości by nam troszeczkę może się negatywnie odbijały na ewentualnych inwestycjach. Także tu bym z tym ostrożny, ale biogazownie jesteśmy oczywiście za. Tu wspomniano też o pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój przedsiębiorstw. Wiemy, że każdy 100 tysięcy to dodatkowe miejsce pracy, także tu warto rzeczywiście, żeby te przedsiębiorstwa korzystały tak samo jak i rolnicy z tych dopłat unijnych. Bo sam wiemy, że to gdyby nie to dopłaty do rolników, to praktycznie takiego postępu w tej nowoczesności nie by nie było. Co tu jeszcze ciekawe? Tu koledzy wspomnieli o szlakach turystycznych. Jestem jak najbardziej za takim czymś i myślę sobie, nie, w ogóle PSL myśli sobie, żeby uczynić wszystko, żeby te nasze trzy gminy wchodzące w skład powiatu połączyć ścieżką rowerową. Przy drogach wojewódzkich, Wolsztyn,
powodowo, że jest powodowo. Siedlec tylko, widzim Wroniawy, Wroniawy. Dorota już praktycznie, pani Dorota już też ma na swoim odcinku kilka kilometrów tych ścieżek. Bardzo cenna inicjatywa, też będziemy popierać, ta rozbudowa sieci internetowej, co pan burmistrz wspominał. No i oczywiście cały czas wszyscy jesteśmy za tym, żeby te podatki, które tu proponujemy, są były umiarkowane i rzeczywiście stabilne, bo wtedy no wszyscy wiedzą, co za rok czy za dwa ewentualnie może dany przedsiębiorca czy jakaś inna osoba prywatna w tym kierunku zrobić. I zapomnieliśmy też o jednej rzeczy, zapomnieliśmy o rolnikach. Tu mowa była o spółdzielczości, która istniała w tych poprzednim okresie. Mam tu na myśli grupy producenckie. Wiemy, że to jest ciężko z tym tematem ruszyć. Jest taka grupa na terenie gminy Siedlec, jest taka grupa na terenie gminy Wolsztyn, ale rolnicy jakoś sceptycznie do tego podchodzą. Także tu rzeczywiście powinniśmy uczynić wszystko, żeby te grupy producenckie powstawały, bo wiadomo, że w grupie jakby nie było, jest łatwiej. No i tyle się mówi o małych i średnich przedsiębiorstwach, także praktycznie tu nic więcej nie dodawać. Dziękuję. Chyba, że kolega ma coś jeszcze. Dziękuję bardzo. Prawo i Sprawiedliwość. W czasie naszej debaty padało określenie polityka. Jedni mają za złe, inni mówią, że owszem, a nie zawsze mówiąc ten termin, wypowiadając ten termin, myślimy o tym samym. Otóż pełna definicja polityki to jest, polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne. Jeżeli ktoś myśli inaczej, to jest w błędzie. Jeżeli ktoś myśli inaczej, to będzie popełniał błędy i będzie działał na szkodę społeczeństwa. Polityka jest to roztropna troska o dobro wspólne, a sprawowanie urzędów, pełnienie funkcji to jest służba narodowi. I to ma oparcie bezpośrednio w Konstytucji. Artykuł 4 Konstytucji mówi wyraźnie. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Mówiąc o gospodarce i jej rozwoju, musimy pamiętać, że tak jak tutaj już wspomniał kolega z PSL-u, że to nie tylko przedsiębiorstwa produkcyjne czy handlowe, ale w naszych warunkach szczególnie tereny wiejskie, produkcja rolna, przetwórstwo rolno-spożywcze. Musimy mieć świadomość, że w naszym powiecie liczącym około 55 tysięcy mieszkańców tylko 15 tysięcy mieszka w mieście, reszta mieszka na wsi. Jaką my, jako samorządy gminne i samorząd powiatowy we współpracy z nami mamy ofertę dla tych ludzi? W jaki sposób chcemy niwelować różnice warunków życia, poziomu życia między tymi, którzy mieszkają na wsi, a tymi, którzy mieszkają w mieście? Decydujący wpływ na rozwój gospodarki w gminach, powiatach, województwie czy całym kraju ma polityka rządu naszego państwa i stanowienie prawa. I tu niestety jest bardzo źle. Prawo nasze jest niszczone. Prawo nasze wymaga zdecydowanej naprawy, zmiany, od konstytucji poczynając poprzez ustawy do aktów wykonawczych włącznie. Ramy czasowe tej debaty nie pozwalają na rozwinięcie tego tematu, na wymienienie chociażby tych wszystkich dziedzin, w których konieczne jest, bezwzględnie konieczna jest zmiana prawa. Jak to podkreśliłem, w Konstytucji mamy zapis, że władza zwierzchnia należy do narodu. Tymczasem niektórzy porównują panujące obecnie w Polsce warunki do Republiki Bananowej.
w niektórych zakresach naszej działalności, naszego życia. I drodzy Państwo, czas z tym, w tym względzie coś zrobić, czas zmienić. Jeżeli nie można odgórnie w tej chwili jeszcze, to przynajmniej od dołu, w gminach, w powiecie, zmieniać, proszę kończyć, panie Antoni, zmieniać te stosunki, zmieniać to prawo też na tyle, to prawo miejscowe, żebyśmy rzeczywiście byli wysoko rozwiniętym państwem demokratycznym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo, mamy przed sobą podsumowanie. Już ponad godzinę trwa nasza debata. Rozumiem, że czują Państwo pewien niedosyt. Niedosyt zawsze można wykupić czas antenowy. Proponuję nawet w ofercie 24 godziny. Serdecznie zapraszam. Drodzy Państwo, czas na jednominutowe podsumowanie. Jedna minuta to zaledwie kilka godzin. Nie chciałbym Państwa tutaj Państwu przerywać w połowie myśli. Jako pierwszy Komitet Wyborczy Wyborców będzie dobrze. Bardzo proszę, jedna minuta. Proszę Państwa, gdybyśmy połączyli te wszystkie nasze pomysły, powstałby idealny komitet, idealna jakby władza. No po to też jest Rada Miejska, żeby współpracować, tak samo jak miasto nie może działać w oderwaniu od, i gmina w oderwaniu od powiatu i od województwa, czyli musi być ścisła współpraca, tak samo ludzie muszą ze sobą współpracować i to, co Państwo robią, to co mam nadzieję, że my będziemy robić, musi być konsultowane społecznie, musi być z tymi ludźmi uzgadniane, nie może być robione dla dobra swojego, czy dla dobra Rady, ale dla dobra miasta po prostu. My jesteśmy, Państwo tu wspominali o polityce, co jest polityką, co nie. My jesteśmy za tym, żeby odpartyjnić Rady Miasta. Widać, że są tylko dwa komitety, które nie są stricte partyjne, większość jest partyjna i my chcemy dążyć do tego, żeby sprawa, nasze sprawy były w naszych rękach ludzi, a nie w sprawach partii. My nie chcemy niczego obiecać, dlatego że nie mamy doświadczenia i pewnie jeżeli nam uda nam się dostać, to życie zweryfikuje te nasze pomysły. Proszę, ale kończyć. Chcemy być aktywni i działać, robić tak, żeby było dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Wolsztyński Blok Wyborczy. Szanowni Państwo, Wolsztyński Blok Wyborczy postępuje w myśl naszej kardynalnej zasady. Wspólnie będzie więcej. W związku z tym już dzisiaj zapraszam wszystkich tych, którzy dostaną się do Rady Miejskiej, czy Rady Gmin, czy Rady Powiatu do współpracy. Jesteśmy przekonani, że tylko właśnie współpraca doprowadzi do jeszcze szybszego rozwoju naszej małej ojczyzny. Zapraszam również naszych mieszkańców do tej wspólnej pracy, aby wszyscy razem pełną parą w przyszłość. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa do wyborów w dniu 21 listopada. I oczywiście, jeżeli Państwo uważacie, że te 20 lat dla samorządu wolsztyńskiego nie były latami straconymi, głosujcie na naszych kandydatów, lista numer 15 i oczywiście na naszego kandydata na burmistrza Andrzeja Rogodzińskiego, który naszym zdaniem był dobrym gospodarzem. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Platforma Obywatelska. Platforma Obywatelska, mówiąc o Wolsztynie, starała się przedstawić inny sposób myślenia, inny sposób rozwiązywania problemów. Te problemy dotykają nas wszystkich, one muszą być rozwiązane. By to zrobić, apeluję, byście Państwo uczestniczyli w wyborach. Najważniejsza w tych wyborach jest frekwencja, bo to Wy, drodzy wyborcy, wybierzecie między możliwościami. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Polskie Stronnictwo Ludowe. Musimy działać w taki sposób, by nasze podatki były wydawane najbardziej racjonalnie. Musimy myśleć o wszystkich, o młodych, o starych, o tych, którzy mieszkają w mieście i na wsi. Współpraca między miastem a wsią jest korzystna. Praktycznie musimy tworzyć miejsca pracy nie tylko w mieście, ale i na wsi. Kto powiedział, że tylko ludzie ze wsi muszą przyjeżdżać do pracy do miasta? Może i ludzie z miasta mogą pracować w miejscach na przykład turystycznych na wsi. Jednak najważniejsze jest to, co mówił kolega, żeby wszyscy poszli do wyborów, bo praktycznie w tym tkwi siła, żebyśmy nie wypominali, że potem ktoś został wybrany albo nie. Jeśli my nie zagłosujemy, praktycznie nie możemy nikomu wypominać tego, że jest taka, a nie inna władza.
Musimy dać szansę młodym i praktycznie myśleć o wszystkich, o tych starych, o młodych. Panie Szymonie, musimy kończyć. I dbać o całe społeczeństwo. Dziękuję uprzejmie. Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo wyborcy, gorąco zapraszam w dniu wyborów do lokali, do udziału w wyborach i proponuję głosować na partie polityczne, które są bardziej wyraziste, zachowują ciągłość funkcjonowania, czego nie można powiedzieć o komitetach lokalnych, które często powstają dla doraźnych korzyści związanych z wyborami, a później nie wiadomo kogo rozliczać za błędy czy niedotrzymane obietnice wyborcze. Bo tak to niestety, proszę panów, do tej pory wyglądało. Nie dopuśćmy, aby nasze samorządy zdominowało kolesiostwo, partyjniactwo i walka o stołki. Bo wtedy na interes publiczny nie będzie już miejsca. Korzystając z okazji, chciałem poinformować, że kandyduję do Rady Miejskiej z okręgu wyborczego numer 1, lista numer 5 Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję uprzejmie. Bardzo. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Minuta to szybciutko. Młodych wyborców popieram. Wybory na szczeblu gminy powinny być bezpartyjne, mimo tego, że jestem przedstawicielem partii. To jest ten szczebel, gdzie mają być okręgi jednomandatowe. Pozwolę się z panem Janikiem nie zgodzić. Do młodego człowieka, jeżeli chodzi o przedszkole, mamy około 40 miejsc wolnych w przedszkolach w gminie Siedlec. Zorganizować transport co dzień rano, dowóz, odwóz. Proszę bardzo, czekają dwa oddziały po 20 dzieci. Atmosferę tworzymy wspólnie. Bardzo się mi podoba. Młody człowiek powiedział o starszych ludziach. Słuchajcie, problem starszych ludzi będzie coraz bardziej nam doskwierał. Pamiętajmy, że to też jest interes. Domy pomocy społecznej, przecież tam jest praca, tam jest zatrudnienie. Dbajmy o tych ludzi. Tych ludzi jeszcze można naprawdę po ekonomicznemu wykorzystać. I teraz o paniach. Zobaczcie, sami panowie, no brakuje tej drugiej strony. Przecież te panie też mają pomysły. Tu przypomnę, 57,7% kandydatów do Rady Miasta. Kończyć, to są kobiety, tak? A na koniec kandyduję do Sejmiku Wielkopolskiego. Drodzy Państwo, polecam się. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za spokojną i rzeczową dyskusję. Mam nadzieję, że Państwo już, mam tutaj nadzieję, że Państwo przed telewizorami wiedzą już po trosze, na kogo będą głosować 21 listopada i mam nadzieję, że nasze debaty w tym pomagają. Zanim pożegnam naszych rozmówców, chciałbym tylko zaprosić Państwa na przyszły tydzień. Przyszły tydzień będzie wyjątkowy, dlatego że będą dwie debaty. Gospodarka, promocja i turystyka w samorządzie powiatowym oraz debata, na którą wszyscy już dzisiaj czekają, debata kandydatów na burmistrza między panem Andrzejem Rogozińskim i Piotrem Krajewskim. Już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszam, a ja przypomnę, że nasi rozmówcy to Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska, Piotr Krajewski, Filip Szymczak, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Szymon Nowak, Stanisław Ceglarek, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Antoni Janik, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, pan Adam Cukier, Komitet Wyborczy Wyborców Będzie Dobrze, Mariusz Przybyła, Marcin Klessa. Komitet Wyborczy Wyborców, Wolsztyński Blok Wyborczy, Andrzej Rogoziński, Krzysztof Lisiewicz. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. Do widzenia Państwu. Yeah.